Dzień dobry. Przepraszam Was za obraz, może być trochę ciemny, bo dookoła jest straszne słońce, a my schowaliśmy się w delikatnym cieniu. Ale ponieważ tak się wydarzyło, że znalazłem się w Grecji celem odpoczynku jakimś tam krótkim na tydzień czasu, to postanowiłem, że nagramy poradnik, co ja jako edecowicz zabieram ze sobą na wyjazdy w różne miejsca i jak gdyby wynika to z jakiegoś tam doświadczenia podróży zagranicznych, więc zapraszam Was do mojego edecowego plecaka na wyjeździe do Grecji. Słuchajcie, ponieważ w ogóle jesteśmy na Santorini i w tym momencie jesteśmy gdzieś w 3/4 drogi na najwyższą górę na Santorini. Nie powiem Wam, jak się nazywa, bo po prostu nie potrafię tego wymówić poprawnie. Ale ponieważ nadarzyła się chwila wolna, urwałem się od żony i od córeczki mojej kochanej, to postanowiłem, że coś nagramy. I słuchajcie, ponieważ jak wiadomo, nie do wszystkich krajów możecie wywieźć wszystko i nie we wszystkich krajach możecie posiadać wszystko, więc przede wszystkim zalecam Wam sprawdzić przed wyjazdem, jakich rzeczy nie wolno mieć. To przede wszystkim chodzi o rzeczy ostre w danym kraju. Ja dotychczas jak gdyby nie napotkałem jakichś problemów z ostrościami na moich wyjazdach, ale weźmy na przykład Wielką Brytanię, gdzie tak naprawdę to kurde nie można mieć nic ostrego ze sobą, więc jest lepiej najpierw sprawdzić. Dla ostrożności raczej nie zabieram ze sobą nadmiaru rzeczy, nawet można by powiedzieć, że minimalizuję swój zestaw EDC do minimum, które zabieram. I pokażę Wam, co zabrałem ze sobą do Grecji, ponieważ w Grecji słońce, jak wiadomo, jest piekielne, więc pierwsze, co zabrałem, widać, będzie widać, zabrałem panel solarny, dlatego że to wiadomo, no jedziemy wypocząć, tak, więc spędzamy czas na basenie, spędzamy czas nad morzem, w słońcu, dlatego też alternatywą do powerbanka w takich sytuacjach jest takie rozwiązanie. Gabarytem może nie jest małe, chociaż jest cienkie, więc do walizki wejdzie Wam bez problemu. Nie jest ciężkie, więc też nie ogranicza Wam jakoś tego tonażu, który możecie ze sobą zabrać w bagażu. A sprawdza się, no przy takim słońcu to no, szkoda, żeby się nie sprawdzało, więc to jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy i zabrałem ze sobą, jestem zadowolony, że zabrałem. Oczywiście rzecz najważniejsza, którą w ogóle zabieramy ze sobą, to jest apteczka. Apteczka, jak wiadomo, od razu Wam mówię, nie we wszystkich krajach kupicie wszystkie leki, nie we wszystkich krajach znajdziecie rzeczy, do których jesteście przyzwyczajeni do użytkowania. Jeżeli jeździcie z rodziną, to wiadomo, że lepiej mieć rzeczy, które umiecie użyć pod ręką, niż szukać tego w sklepach czy po aptekach. W Grecji, nie wiem, nie byłem w aptece, ciężko mi jest tutaj cokolwiek powiedzieć na ten temat, jak wygląda sprawa z lekami, ale na przykład na Kubie w aptece nie kupicie absolutnie nic, więc swoją apteczkę warto mieć. Oczywiście na Kubie u lekarza dostaniecie wszystko, ale wszystko musi przepisać lekarz. Wizyta jest kosztowna, No zwrot oczywiście od ubezpieczyciela, ale to dopiero po powrocie, więc jeżeli macie ograniczony budżet, wiadomo, że lepiej nie nadwyrężać tego budżetu poprzez zbędne wizyty u lekarza po to, żeby dostać paracetamol, tak? Czy jakiś lek przeciwbólowy. U nas wiadomo, już teraz na przykład dostępny jest ketonal w 50-kach. Sorry, za hałas tu normalnie ludzie wjeżdżają na górę skuterami, kładami, ja akurat kładem, więc ketonal 50 jest w Polsce dostępny, w wielu krajach nie. Na przykład jeżeli ktoś używa ketonalu, warto mieć ze sobą apteczkę z wyposażeniem. Nie pamiętam, chyba moje wyposażenie mojej apteczki gdzieś tam jest w filmach, więc możecie sobie zajrzeć, tu się różne rzeczy zmieniają, ale jakby podstawa jest stała. Zestaw kabelków do ładowania wszelkich moich urządzeń, czyli wiadomo, podstawową rzeczą obecnie jest telefon, w którym macie mapę, w którym macie łączność, macie w telefonie w zasadzie bardzo, bardzo dużo przydatnych rzeczy. Więc telefon jest taką rzeczą podstawową, jest kabel do ładowania telefonu, kabel do ładowania latarki. Ja akurat zabrałem ze sobą, żeby nie zabierać nadmiaru ładowarek wszelakiego typu. Wiadomo, że i do aparatu fotograficznego trzeba zabrać ładowarkę i to i tamto. Żeby nie zabierać nadmiaru ładowarek, po prostu wziąłem kabelek do ładowania latarki. Nie jestem z niego zachwycony, bo strasznie długo trwa ładowanie nim latarki, ale zawsze jest to lżejsze, mniejsze niż zabierać na przykład ładowarkę do ogniw 18650. Oczywiście można zabrać latarkę na paluszki, które są ogólnie dostępne i wtedy nie mamy problemu. Ja jestem zwolennikiem ogniw, więc zabrałem latarkę, a zabrałem latarkę ze sobą Olajta, to jest model M2R Warrior, światło ciepłe, trochę już się ściorał. Też nie jestem jakoś super zachwycony tą latarką, natomiast poprzez to ładowanie i możliwość zabrania tylko i wyłącznie lekkiego kabelka postanowiłem tą latarkę zabrać ze sobą. Jest w etui, jest przypinana do paska, natomiast na wyjeździe nie noszę jej przy pasku, dlatego że chodzę w cienkich, szmacianych spodniach i w ogóle nie noszę paska. Dalej mam powerbanki. Powerbanki mam dwa. Powerbank z quick charge'em, który służy mi do ładowania telefonu, oraz powerbank rezerwowy na wszelki wypadek, czy do ładowania telefonu mojej żony, czy do ładowania kamery, aparatu, czy różnych innych rzeczy. Jeżeli nie mam możliwości skorzystania z panelu solarnego, albo po prostu go nie zabieram, bo nie wszędzie go zabieram, mam ze sobą dwa powerbanki. To jest ciężkawe, zaraz powiemy o transporcie lotniczym tych wszystkich rzeczy. Wziąłem ze sobą multitula swojego charge'a. Mój charge już został jak gdyby przetestowany, naostrzony na ostrzałce, którą dostałem od Kolby. Recenzja też będzie niedługo. Mogę wam powiedzieć, że jestem dość zadowolony. Bardzo ładnie udało mi się zebrać szczerby, które już miałem na ostrzach obu. Oraz pomimo braku doświadczenia delikatnie przeprowadzić renowację ostrza ząbkowanego, co ciekawe na tej szlifierce taśmowej od Kolby, ale to będzie recenzja, pogadamy. Zabrałem multitula z tego względu, że na wyjazdach notorycznie zdarza się mężu, dokręć mi śrubkę w okularach, mężu, zapięcie od torebki mi się wygięło, to jest jak gdyby taki standard. Plus do tego kilka rzeczy, które są zupełnie nieprzewidziane. Multitool to jest taka rzecz, która nie budzi jakichś podejrzeń czy kontrowersji, jednocześnie ma ostrze, którym możemy sobie poradzić z większością zadań, które nas spotkają na wyjeździe, włącznie z jedzeniem. Chociaż trochę dałem plamę, bo miałem zabrać ze sobą jeszcze Mali Patriota i zapomniałem. Ale tak naprawdę w zasadzie nie był mi potrzebny, więc spokojnie daję radę multitoolem i to jest jedyne narzędzie, które zabrałem takie stricte pod kątem, przesadziłbym, survivalowo-preperskim, ale no takim, żeby czuć się w miarę komfortowo i bezpiecznie to jest multitool. Oczywiście mój zestaw, który noszę przy kluczykach, który mam zawsze, pędrak, na pędraku mam zakodowane dokumenty całej rodziny, wszystko, moją małą latareczkę, którą niedawno kupiłem, czyli to jest ten model I1R, jestem w trakcie jej testowania. Na chwilę obecną jestem dość zadowolony. Melonowy kluczyk, który tak po prostu jest i też mi się przydaje do różnych rzeczy, otwierania różnych dziwnych rzeczy, jeżeli czegoś nie mogę otworzyć. Zapalniczka benzynowa i komplet leków, które mam ze sobą, które jak gdyby używam, tak? Czyli zgaga, przeciwbólowe, ja biorę jeszcze pewne leki na stałe, więc zabieram. Plus do tego wziąłem ten organizerek, który dostaliśmy od firmy Helikon razem z torbą Urban. Nie pamiętam, wkleję wam gdzieś tu nazwę. Dostałem ten organizer, on jest fajnie zbudowany, bo jest... Tu ma rzepy zasłaniane i w torbie Urban, bo nie pamiętam, jest velcro, gdzie można to sobie po prostu przyczepić w środku torby i nie lata. Ja tutaj mam akurat jakieś tam kabelki swoje zapasowe i rzeczy, które są mi potrzebne do laptopa. Laptopa wziąłem, bo niestety nie mogę się odłączyć w 100% od pracy, więc wziąłem organizer. Budowę mogę wam pokazać, bo to jest taka budowa dość prosta, organizer EDC. Ja tu mam trochę bałagan, mam jakieś tam swoje zapasowe kabelki do różnych rzeczy, przejściówkę do laptopa, bo mój wspaniały laptop nie ma już normalnego USB, więc mam coś takiego, co pozwala mi się podpiąć do monitora, do sieci i mieć normalne USB, tak? No i dysk z takimi danymi backupowymi, które mogą być mi potrzebne ze względu na pracę, bo niestety w dniu dzisiejszym nie da się w 100% odłączyć od pracy. I słuchajcie, to jest w zasadzie wszystko, co zabrałem, tak? Z podstawowych rzeczy oczywiście latarka i multitool plus powerbanki plus panel solarny. To są rzeczy, które w zupełności mi wystarczają na wszelkiego rodzaju wyjazdach. Do tego apteczka, tak? Ze względu na możliwości transportowe teraz. Z kabelkami wszelkiego typu w ogóle nie ma dyskusji, nie ma problemu. Multitool oczywiście w bagażu rejestrowanym. Nie przewozimy go w bagażu podręcznym, no bo wam zabiorą. Proste. Ma ostrze, niby teoretycznie ostrze do bodajże 30 mm można przewozić. Ostatnio nawet gdzieś ktoś na jakiejś grupie wrzucił zdjęcie z tym malutkim Victorinoxem na pokładzie samolotu. Aczkolwiek wiem, że zdarzają się przypadki i linie lotnicze, które i kontrole przede wszystkim lotniskowe, które nie pozwalają go wywieźć mimo wszystko. Od razu z EDC musicie pozostawić w domu krzesiwa, bo nie pozwalają wozić absolutnie. Zapalniczki. To różnie bywa. Zdarzało mi się, że gdzieś przewiozłem zapalniczkę, zdarzało mi się, że gdzieś mi zabrali. To nie jest jak gdyby ten, nie jest tutaj, nie mam wiedzy na temat podstaw prawnej, natomiast po prostu z doświadczenia wiem, że po prostu lepiej nie brać, nie ma się co narażać na jakieś konsekwencje. Ten zestaw przewożę również w bagażu rejestrowanym ze względu na to, że po pierwsze jest tu zapalniczka, po drugie mam tu leki jakieś i wolałbym, żeby nie kazali mi ich wyrzucać, bo one nie mają opakowań na przykład, tak? Więc przewożę to w bagażu rejestrowanym. Latarkę. Ja osobiście przewożę latarkę w bagażu rejestrowanym, natomiast nie ma takiej potrzeby. Natomiast tu jest ten ala zbijak, który może być postrzegany jako jakieś tam narzędzie niebezpieczne. Wolałem się nie narażać, natomiast jedno, co polecam wam zrobić, jeżeli zabieracie latarkę z ogniwem, ogniwo wyjąć z latarki i zabrać do bagażu rejestrowanego. Z bagażu rejestrowanego powerbanków i ogniw wam nie zabiorą, natomiast jeżeli będziecie, czy z podręcznego wam nie zabiorą, jeżeli będziecie mieli w rejestrowanym, mogą wam kazać to wyjmować. dlatego że już parokrotnie się spotkałem z informacjami na lotnisku, że powyżej na przykład, nie wiem, 15 000 mAh albo w ogóle zakaz przewożenia akumulatorów w bagażu rejestrowanym, przewożenia papierosów elektronicznych, jeżeli ktoś używa papierosa elektronicznego. Ja przewożę latarkę w bagażu rejestrowanym, ogniwo wyciągam do podręcznego, mam je w podręcznym, powerbanki oczywiście rzecz jasna w podręcznym, akurat na Santorini lot jest krótki, bo trwa 2 godziny z groszami, więc z punktu widzenia rozładowania się urządzeń to raczej nie ma jakiegoś wpływu, natomiast to samo co z ogniwem w latarce, nie można tego przywozić w bagażu rejestrowanym. Apteczka oczywiście w bagażu rejestrowanym, dlatego że są tutaj na przykład nożyczki czy oktanisep, który przekracza 100 ml, jest otwarty na przykład to, tamto, więc apteczka, bagaż rejestrowany. Panel solarny miałem w rejestrowanym, akurat nie przewoziłem w podręcznym. I to wszystko, jeżeli chodzi o transport. A oczywiście swoje manele noszę w Sparole, z Parą 30. Nie jestem jakiś super mega zachwycony z tego plecaka, aczkolwiek spełnia swoją rolę od ich czasu. Obecnie nie używam go jako plecaka codziennego, bo testuję tą torbę od Helikonu, którą tam gdzieś tam na zdjęciach zamieszczałem coś, ale na wyjazdach już był ze mną kilku i nie narzekam na użytkowanie tego sprzętu. O! I to jest wszystko, co zabieram. Jeżeli macie jakieś sugestie, coś zabieracie ze sobą, albo czegoś byście nie zabrali, albo uważacie, że czymś zapomniałem, to piszcie w komentarzach. Z chęcią też zbudowałbym taką listę rzeczy, które są jak gdyby niezbędne. A, z rzeczy, które jeszcze zabieram ze sobą, bo nie mam jej ze sobą, ale to jest łyżeczka, mała łyżeczka, bo już mam małe dziecko, które no teraz już nie je obiadków, ale był taki czas, wyjeżdżaliśmy, zabieraliśmy obiadki ze sobą i były kraje, w których było ciężko małą łyżeczkę, autentycznie, więc jak gdyby mała łyżeczka też jest na wyposażeniu mojego EDC. Teraz akurat została w pokoju, więc... Natomiast wracam do meritum. Jeżeli macie jakieś sugestie, albo uważacie, że czegoś zapomniałem, albo czegoś mam za dużo, albo na przykład zabieracie coś, o czym ja bym nie pomyślał, a mogłoby się przydać na przykład, to piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do dyskusji na ten temat. Może jakiś artykuł na bloga wrzucę, podlinkuję go też na Facebooku, więc tam też zapraszam Was do jakiejś tam dyskusji na temat podróżnego EDC. W ogóle przymierzam się do nagrania takiego materiału z nie wiem właśnie kogoś muszę poprosić o to, ale podejrzewam, że albo Służbę Ochrony Lotniska, albo Straż Graniczną, kogoś poproszę o to, żeby nagrał ze mną materiał na temat tego, co tak naprawdę można, a czego nie można ewidentnie w samolocie. Wtedy zabiorę całe swoje EDC, które noszę, które dźwigam codziennie i pogadam sobie o tym z kimś, kto zna podstawy prawne i jakieś tam relacje podróży między różnymi krajami, żeby można było to w jakiś tam sposób zrobić rzetelnie. O! I tyle. A teraz pozdrawiam Was ciepło. Jak ten materiał się ukaże, to rzeczywiście będę w domu, więc będziemy w jakimś tam stałym kontakcie. Pozdrawiam Was, wysyłam Wam słońce, bo wiem, że jeszcze w Polsce trochę słabo z pogodą, ale patrzyłem na mapę, to jak wrócimy, to przywieziemy ze sobą słońce, więc trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki, najlepiej w górę, wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Instagrama i zapraszam Was do oglądania kolejnych naszych filmów.